Astrid Lindgren, Południowa łąka i inne opowiadania. Wydawnictwo nasza księgarnia przełożyła Anna Węgleńska czyta Marian Opania. Południowa łąka dawno, dawno temu w czasach wielkiej biedy. Żyli braciszek i siostrzyczka, którzy zostali zupełnie sami na świecie. Ale dzieci nie mogą żyć zupełnie same, muszą u kogoś mieszkać, dlatego Matias i Anna z południowej łąki poszli do pewnego gospodarza w Mira. Wziął ich do siebie nie dlatego, że mieli najbardziej jasne i szczere oczy pod słońcem i najsprawniejsze małe ręce ani też dlatego, że czuli bezbrzeżny smutek po śmierci swojej mamy. Nie, wziął ich, żeby przynosili mu korzyść. Dziecinne ręce są w stanie pracować całkiem dobrze, jeśli tylko nie pozwoli im się na wyżynanie łódek z kory i wycinanie świstawek i budowanie na stokach domków do zabawy. Dziecinne ręce mogą doić krowy w mira i czyścić boksy wołów. Wiele potrafią zrobić, jeśli tylko trzyma się je zdala od łódeczek skory i domków do zabawy i wszystkiego tego, czym najchętniej by się zajmowały.